Uciekaliśmy co sił w nogach. Biedna Geb-Geb była na wpół żywa ze zmęczenia. To już niedaleko, pocieszała ją Chi-Chi. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Małpia kraina zaczyna się za skałami. Tam będziemy bezpieczni. Lecz kiedy dobiegliśmy do skał, przed sobą ujrzeliśmy ogromną przepaść. Nie mogliśmy zrobić ani kroku dalej. A z tyłu słychać już było biegnących wojowników. Po drugiej stronie przepaści, na skałach, wylegiwało się stado małp. Ratunku! Hej, małpy, na pomoc! Zaczęliśmy krzyczeć. W końcu małpy zerwały się na równe nogi i błyskawicznie zbudowały nad przepaścią małpi most, po którym przebiegliśmy na drugą stronę. Czy wiecie, jak się buduje małpi most nad przepaścią? Ha? Z jednej strony na drugą trzeba przerzucić lianę, a potem cała gromada małp musi zawisnąć na tej lianie, trzymając się nawzajem za ogony. Proste, prawda? Gdy znaleźliśmy się w krainie małp, wojownicy królowej nie mogli nas już dopaść. Uff, byliśmy uratowani. I wyobraźcie sobie, że po takich przeżyciach małpy jakby nigdy nic znów zaczęły ziewać i położyły się spać. Z małpą grzecznie śpi. Byle cień, byle krzak, raz na brzuchu, raz na wznak. Jeden bok, drugi bok, można ziewać cały rok. Sen zimowy, a wy w lesie kokosowym, pod równikiem w środku lat, zaczynamy głośno chrapać, zaczynamy głośno chrapać, zaczynamy głośno. Z małpą grzecznie śpi.